Mówi się, że przez żołądek do serca, ale gdyby traktować to zdanie zbyt serio, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Istnieje grupa mężczyzn, których spełnieniem fantazji seksualnych jest tuczenie swoich kobiet. Mowa o fidersach, którzy tuczą kobiety do monstrualnych kształtów. I o zjawisku fideryzmu porozmawiamy z dietetykiem z Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita, Sylwią Leszczyńską. Witam serdecznie. Witam. Powiedzmy, jak na zjawisko fideryzmu patrzy dietetyka. Fideryzm odnosi się do jedzenia, do zachęcania do jedzenia i do serwowania dużych ilości jedzenia. W ostatnim czasie obserwuje się duży wzrost chorób cywilizacyjnych związanych z zaburzeniami odżywiania. Fideryzm nie jest zaburzeniem odżywiania, przynajmniej nie jest zaklasyfikowany jako zaburzenie odżywiania. Jest to pewnego rodzaju zjawisko. Natomiast możemy znaleźć pewne wspólne punkty między zaburzeniami odżywiania a fideryzmem. Jednym z nich będzie właśnie obsesja jedzenia. Po drugie, mamy tutaj do czynienia z kontrolą jedzenia. Podobnie jak w anoreksji, która jest zaburzeniem odżywiania, kiedy ta kontrola jedzenia również występuje. Kontrola nad sobą, w przypadku fideryzmu również kontrola nad drugą osobą. Tutaj fiders, który obejmuje kontrolę nad osobą dokarmianą. Mamy jeszcze do czynienia z poczuciem, pewnego rodzaju poczuciem wyższości. Przykładowo u anorektyczek jest to poczucie wyższości w stosunku do innych osób, że ja jestem w stanie odmówić sobie jedzenia. W przypadku fidersów jest to poczucie wyższości właśnie dokarmiacza w stosunku do osoby dokarmianej. A czy istnieje zespół cech, które predestynują nas do tego, że jesteśmy osobami otyłymi albo możemy się takimi stać? Jeżeli chodzi o predyspozycje otyłości, na pewno istnieją czynniki genetyczne, czy zaburzenia endokrynologiczne, czy chociażby nawet zaburzenia mechanizmów odczuwania głodu i sytości. Natomiast właśnie tak jak mówimy, są to predyspozycje. Geny, może z wyjątkiem bardzo nielicznych chorób dziedzicznych związanych z otyłością, takich jak na przykład choroba Pradera-Williego, niewielkie modyfikacje genów związanych z otyłością, one predysponują do otyłości. One nie determinują tego, że ta otyłość wystąpi. Muszą zajść pewne dodatkowe czynniki środowiskowe. A takim na pewno będzie sytuacja, kiedy dostarczamy więcej energii niż jej wydatkujemy. Nawet różnica 1% pomiędzy tym, ile dostarczamy energii z pożywieniem, a tym, ile potrzebujemy, w ciągu roku potrafi dać dodatni bilans energetyczny na poziomie 10 tysięcy kalorii, czyli dodatkowy 1-2 kg w ciągu roku. Jeżeli mówimy o fideryzmie, kobiety potrafią, mówię kobiety, jest to pewna generalizacja i takie uproszczenie, ale zwykle to kobiety są dokarmiane, a mężczyźni są fidersami. Więc taka kobieta potrafi zjeść dziennie nawet 10 tysięcy kilokalorii. W związku z czym jest to bardzo duży dodatni bilans energetyczny. Skupmy się na tych kobietach, które są ofiarami fidersów, czyli jakie to są kobiety, jeśli chodzi o ich psychikę? Która kobieta może stać się ofiarą fidersa? Zacznę może od tego, że na pewno są to kobiety z nadwagą i otyłością. Po pierwsze, szybciej je utuczyć, w związku z czym fidersi wybierają właśnie takie kobiety. Po drugie, dodam jeszcze nadwaga, otyłość, która była niejednokrotnie... Niejednokrotne próby były podejmowane, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała. Czyli kobiety, powiedzmy sobie, które mają nadwagę i otyłość, ale pewnego rodzaju frustrację z racji tego, że nie mogą pozbyć się nadmiernych kilogramów. Oprócz tego dochodzi negatywny obraz, negatywne postrzeganie siebie, negatywny obraz własnego ciała, pewnego rodzaju taki brak poczucia własnej skuteczności. To utrudnia znalezienie partnera i w momencie, kiedy taka kobieta spotyka właśnie feedersa widzi właściwie jedyną szansę na to, żeby wreszcie poczuć się spełnioną, akceptowaną, zauważaną i kochaną. Taką kobietę na pewno łatwiej też zmanipulować. Jest ona bardziej podatna na kontrolę, a feedersom też między innymi to jest jeden z ich celów, właśnie przejęcie kontroli nad drugą osobą, nad partnerem, bo nie ukrywajmy, to też przynosi im dodatkowe źródło satysfakcji. A z drugiej strony kobieta, która jest ofiarą feedersa, kocha go, jest z nim emocjonalnie związana. Czy tutaj można mówić o takim związku jedzenia z miłością? Jedzenie z miłością na pewno ma bardzo dużą zależność. I to nawet nie, tutaj abstrahując od feederyzmu, możemy o tym powiedzieć, że wiele osób pewne niespełnione potrzeby emocjonalne, miłość również kompensuje sobie właśnie poprzez jedzenie. Tutaj na pewno to wynika z takiego pragnienia miłości, z pragnienia bycia kochaną. Tu trzeba sobie też zadać pytanie, czy to naprawdę jest miłość, tak, w tym wydaniu, ponieważ nawet jeżeli to jest to bardzo warunkowa miłość, tak? Będę cię bardziej kochał, jeżeli będziesz większa. Zjedz jeszcze jednego kotleta, a będziesz dla mnie ideałem, tak? Więc to jest taka pewnego rodzaju taka manipulacja emocjonalna drugą osobą. A ta kobieta zmanipulowana je. I do czego może to doprowadzić? Na pewno nie tylko tutaj możemy rozpatrywać konsekwencje zdrowotne, ale i psychiczne. Mówiąc o zdrowiu, mamy tutaj do czynienia z otyłością olbrzymią. To jest niejednokrotnie waga 200, nawet 300 kg. Rekordzistka, zdaje się, osiągnęła 380 kg. No właśnie, i teraz, czy będąc otyłym można być zdrowym? No, biorąc pod uwagę analizę badań naukowych, a przy tak wysokim wskaźniku masy ciała jest to właściwie niemożliwe. Otyłość wiąże się z bardzo licznymi powikłaniami. Trzykrotnie wzrasta ryzyko wystąpienia cukrzycy, nadciśnienia tętniczego. Otyłości towarzyszy depresja, bezdech senny, niepłodność. Można by wymieniać, tak? Natomiast w przypadku feederyzmu jest to zagrożenie dla życia na pewno. Nawet znany jest taki przypadek, kiedy kobieta została utuczona do takiego momentu, kiedy jest właściwie przywiązana do łóżka, jest totalnie uzależniona od dokarmiacza. Na tym też mu zależy, to też trzeba sobie powiedzieć. Ona jest zupełnie uzależniona od drugiej osoby. Dochodzi do tego, że on wytycza granice tego na przykład, z kim może się spotkać, z kim nie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj mówiliśmy o tym, jak na zjawisko feederyzmu patrzy dietetyka, ale nie zapominajmy, że mężczyźni, którzy tuczą swoje kobiety, czerpią z tego satysfakcję seksualną. I o to, jak patrzy na to seksuologia, zapytaliśmy lekarza Zbigniewa Libera. W sytuacji feedersów i w sytuacji seksualnej sensu stricto dostrzegam taki moment sadomasochizmu, w którym partner uzależnia swoją partnerkę od siebie, karmi ją, żeby sprawić sobie przyjemność i sprawia mu to przyjemność. Oczywiście, że są upodobania seksualne ludzi są bardzo różne i jednym się podobają szczupłe kobiety, innym się podobają kobiety normalne, które według reguły Broka powinny ważyć i z tym walczę. Jeśli chodzi o moje pacjentki, to jest reguła, która mówi o tym, że tak naprawdę człowiek powinien ważyć tyle, ile ma wzrostu, mniej 105. Wtedy kobieta wygląda na normalną kobietę. Jest się do czego przytulić, jest co popieścić, a nie wygląda jak wieszak na ubranie. A proszę powiedzieć, czy feedersi rzeczywiście mogą czerpać satysfakcję seksualną ze zbliżenia z taką monstrualnie otyłą kobietą? No, jest to określony sposób podniecania się. ilość środków, które mogą ekscytować seksualnie, ilość sposobów jest, tak jak powiedziałem na początku, ograniczona ale tylko do ludzkiej wyobraźni. Zawsze w układzie takim partnerskim, gdzie występuje do ekstremalnych rozmiarów sadomasochizm, mamy do czynienia z zaburzeniami po jednej i po drugiej stronie. Ona jest masochistką i jest w stanie znieść wszystko, tak bardzo wszystko, że może mu oddać swoje życie, a on jest w stanie tak bardzo dużą przyjemność czerpać z dręczenia jej, do śmierci włącznie. Są to ekstremalne oczywiście przypadki, ale niestety w takich sytuacjach należy się takich zaburzeń dopatrywać.